wyprzedzając zespół Motoru. Rybicki, zagranie do Lewandowskiego. Lewandowski strzela i gol! Gol 1-0 dla Wigier. A w tym momencie oznacza to, że właśnie zespół Suwałk będzie plasował się na miejscu numer 4. Kosei Iwao. Jeszcze zagranie w pole karne. Będzie strzał i gol! Gol na 2-0. Świetne zagranie do Michalskiego. I to on strzelcem bramki na 2-0. Po tym meczu, no niestety, na pewno nie będą wracać w dobrych humorach, bo nie dość, że przegrali to spotkanie. Przegrają prawdopodobnie to spotkanie. A teraz rzut karny. Dosyć zaskakująca moim zdaniem decyzja. Haluch faulował wbiegającego z prawej strony Michalskiego. Jak ten stały fragment gry wykona Caetano? 89. minuta. Caetano czy Haluch? Caetano bierze na bieg, strzela pewnie w lewy róg bramki Halucha. No i mamy tą kropkę na D. Ten moment, w którym Wigry potwierdzają swoją dominację w tym spotkaniu. A tutaj jestem oczywiście winien Państwu przeprosiny, bowiem to nie były Caetano, a to były Kosei Iwao. A więc to Japończyk podwyższył wynik tego spotkania. Jeszcze ma szansę na to, żeby zrobić to jeszcze raz. No i tak też się dzieje. Kosei Iwao w ciągu 2 minut strzela 2 bramki.